jako zadośćuczynienie otrzymamy konkretne odpowiedzi, czyli kolejny punkt odpowiedzi burmistrza na interpelację i zapytanie rady oraz uczestników sesji. Raz jeszcze przepraszam za niedotrzymanie tego czasu. Proszę bardzo, pani burmistrz. Odpowiadając na pytania państwa radnych, w odpowiedzi na pierwsze pytanie w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego, potrzebuję więcej czasu. Nie jestem w stanie dzisiaj pani tego odpowiedzieć, także odpowiem w formie pisemnej w ustawowych tutaj terminach. Jeżeli chodzi o remont ulicy Zaleskiej Gospodarskiej, tak jak mówiłem w sprawozdaniu, jest złożony wniosek do pana wojewody, do komisji pana wojewody w celu pozyskania środków finansowych. Stała organizacja ruchu jest tam zaplanowana, zaprojektowana. Wszystko w rękach pana wojewody. Jeżeli komisja pozytywnie go oceni, to myślę, że jest to realne, żeby to wszystko realizować, o czym również pani mówi. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Lewickiego w sprawie odnowienia przejść dla pieszych, proszę, wzięliśmy tę dokumentację? Pozostawiłem na biurku. Jest już przygotowana stała organizacja ruchu, tak? Projekt stałej organizacji ruchu, gdzie na ulicy Sierpeckiej powstanie jeszcze jedno przejście dla pieszych na wysokości Targowicy. I również w tym momencie planujemy faktycznie odświeżyć te pasy, bo widzimy, że się zatarły, tak? Także te będą odświeżone i jeszcze jedno przejście dla pieszych powstanie. Mamy już zatwierdzoną ten dokument i do końca roku będziemy chcieli wykonać to zadanie. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew na cmentarzu, to sytuacja wygląda w ten sposób, że wojewódzki konserwator zabytków wydał negatywną decyzję na wycinkę drzew i nie bardzo mamy podstawy do tego, żeby wycinać, ale myślę, że może poszukamy jakiegoś szkodnika, idąc śladem Puszczy Białowieskiej, to może jakiś tam się kornik znajdzie i może coś wymyślimy jeszcze w tym temacie. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z prac z komisji, to przekażemy panu radnemu to w formie pisemnej. Dobrze? Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Jankowskiej o szkołę w Robotwórsku, sytuacja wygląda następująco, że trwają prace, jeżeli chodzi o prace te, które są w ramach projektu termomodernizacji. Jeżeli chodzi o budynek główny, to historia wygląda w ten sposób, że po tej nawałnicy, tak, dopiero w końcówce sierpnia otrzymaliśmy decyzję o wyłączeniu tego budynku z użytkowania. Ta decyzja również nas zobowiązała do zaplanowania procesu remontowego. W ciągu 2 tygodni znaleźliśmy projektanta i przygotowaliśmy prace remontowe, tak? Czyli mamy projekt, tak, remontu. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie poszukiwania wykonawcy. Nie jest to łatwe zadanie. I tutaj już też odpowiadając przy okazji o przetarg, na ten przetargu nie będzie, bo chcemy skorzystać z innej formuły prawa zamówień publicznych, w którym wyłonimy wykonawcę. Będzie to formuła szybsza niż przetarg, bo czas nam nieubłaganie ucieka, dlatego już w zasadzie po otrzymaniu tej dokumentacji projektowej w połowie września, od tego momentu szukamy tego wykonawcy. Skierowaliśmy bodajże
zapytania do 6 firm. Niestety żadna nie chciała się podjąć tego zadania do tej pory, ale cały czas szukamy. Kolejnym firmom przedstawiamy ten projekt i szukamy firmy, która by się podjęła tego zadania. Jeżeli chodzi, mówię o drogotwórstw, no to ostatnio mieliśmy posiedzenie Komisji Oświatowej, no i nie wiem, czy nie wynikł problem. Z tego względu, że pan dyrektor Grodkiewicz stwierdził na tej komisji, że dzieciaki z Rogotwórska czują się w Drobinie bardzo dobrze i nie wie, czy będą chciały wracać. Takie sformułowanie padło. Ja myślę, że może potwierdzić to pan dyrektor Banaszak i coś jeszcze to powiedzieć jak o sytuacji bieżącej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po otrzymaniu informacji od Pana Burmistrza i od Pani Kierownik Referatu Oświaty o sytuacji, że Szkoła w Rogotwórsku nie została dopuszczona do organizacji zajęć od początku roku szkolnego 2017-18, podjąłem działania w kierunku zorganizowania zajęć na terenie Szkoły Podstawowej w Drobinie. Działania moje były nakierowane na to, aby jak najlepiej dzieci się czuły w szkole w Drobinie, to po pierwsze. Po drugie, żeby nie kolidowało to z pracą Szkoły Podstawowej w Drobinie i żeby uniknąć dwuzmianowości. Chcę Państwu powiedzieć, że dzieci z Rogotwórska otrzymały praktycznie do każdego oddziału oddzielne pomieszczenie. Mamy zadysponowane na terenie szkoły, są to czasem mniejsze pomieszczenia, ale ponieważ tam są oddziały małoliczne, powiedzmy 7, 8, 10 osób, w związku z tym nie było problemu, żeby mniejsze pomieszczenia zaadoptować do tego celu. Zostały przekazane również jedna sala komputerowa do dyspozycji Rogotwórska, została przeznaczona sala multimedialna budynku A. Dzieci korzystają również ze stołówki szkolnej w Drobinie. Zorganizowaliśmy dodatkową przerwę na ich obiad, ponieważ tam organizacja obiadów jest inna, to znaczy, że nie wydaje ich kuchnia z Drobina, tylko tam przyjeżdżają posiłki w kontenerach gotowe i mają dodatkową oddzielną przerwę dzieci z Rogotwórska na to, żeby panie z Rogotwórska mogły wydać posiłki. Dodatkowo zabezpieczyliśmy dla dzieci oddzielną szatnię, oddzielny boks, gdzie jest to do ich dyspozycji. I za zgodą Rady Rodziców i Związku Nauczycielstwa Polskiego sala numer 10B, pomieszczenie, które właśnie było do dyspozycji tych organizacji, zostało udostępnione nauczycielom Szkoły z Rogotwórska na pokój nauczycielski. Współpraca między nami układa się znakomicie, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Szkoła Drobińska obstawia według swojego harmonogramu dyżury szkolne, natomiast dodatkowo nauczyciele z Rogotwórska pilnują swoich dzieci. Myślę, że wszystko idzie bardzo płynnie, nie widzimy tutaj żadnych problemów, tym bardziej, że pan dyrektor co chwila informuje, że te warunki są dla niego i jego zdaniem doskonałe. Dziękuję bardzo. Panie radny, potwierdzisz, tak pan dyrektor powiedział, prawda? Jeżeli chodzi o pytanie o progi na spółdzielczeń, również mamy już przygotowany i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na spółdzielczeń, który przewiduje montaż tych progów w ilości 2 sztuk. Myślę, że jeden w tym roku już zamontujemy, natomiast w dalszej kolejności będziemy realizować kolejne. Jeżeli chodzi o kwoty, które pani radna nie zanotowała, nie zdołała zanotować, o których mówiłem w sprawozdaniu, złożyliśmy 25 września do Wojewódzkiego Urzędu Pracy projekt pod nazwą Klub Dziecięcy Maluch w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego i staramy się tam po prostu o dofinansowanie działalności naszego klubiku.
w takich kwotach, które pani radna zanotowała. Jeżeli chodzi o 10. piknik seniora, pani radna, jestem bardzo, bardzo wdzięczny wszystkim stowarzyszeniom, wszystkim organizacjom działającym na terenie naszej gminy za tą wyjątkową aktywność, która ubogaca nasze funkcjonowanie. Nie dostaję od stowarzyszeń wszystkich informacji o ich działalności, co na bieżąco wykonują i też uważam, że nie jest to moim zadaniem, żeby każdą poszczególną organizację tutaj w sprawozdaniu umieszczać. Raczej skupiamy się na tych jednostkach, placówkach, które podlegają tutaj w dużej mierze działalności urzędu, ale nie potwierdzam, jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że możemy dobrze współpracować ze wszystkimi stowarzyszeniami, ze związkami emeryckimi i z każdym, kto się do nas zwraca o jakąkolwiek pomoc. Staramy się być otwarci i adekwatnie do możliwości wspierać. Myślę, że tutaj stowarzyszenia, które pani wymieniła, no, nie powinny narzekać, bo chociażby w ostatnim kontakcie również informowaliśmy i o pikniku, generalnie o działalności stowarzyszenia, o projektach, także naprawdę ja jestem bardzo, bardzo, cieszę się z tego, że mogę z wami współpracować i chciałbym, żeby ta współpraca wyglądała jak najlepiej. Za jakieś moje niedociągnięcia, za jakieś przewiny bardzo przepraszam, bo to jest tylko, jestem tylko człowiekiem i czasami człowiek może gdzieś tam się również pomylić, może się gdzieś zapędzić, może gdzieś nie dotrzeć, tak, na czas. Przepraszam, jeżeli w czymś tam uraziłem, postaram się poprawić. Jeżeli chodzi o interpelację pana Kacprzaka, po moim wystąpieniu pan prezes, tak jak napisał, przekaże dla całej publiczności odpowiedź na pana pytanie wszystkim mieszkańcom, czyli po moim wystąpieniu pan prezes odpowie na tą interpelację z czerwca. Rozumiem, jeżeli chodzi piśmie, o... Tak? Słucham? Dostanę na piśmie, tak jak mi obiecałeś. Nie, bo mówiliśmy o ustnej odpowiedzi dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak jest ona zakończona. Planowo się zakończyła w sierpniu. Jest to, tak jak już wcześniej wspominałem, kontrola planowa, cykliczna. Gmina taką kontrolę co 4 lata przechodzi. Na chwilę obecną nie mamy wystąpienia pokontrolnego. A z treścią oczywiście każdy może się zapoznać, bo jest to dokument publiczny. Jeżeli chodzi o rogotwór, sprzetarg, to już mówiłem. Jeżeli chodzi o wypadki losowe i subwencje 04, panie radny, to chcę powiedzieć, że złożyliśmy do pana wojewody wniosek o to, żeby rozważył udzielenie nam pomocy w tej trudnej sytuacji. Czekamy na odpowiedź. Nie wiem, skąd pan ma informację, że nie złożyliśmy wniosku, ale jesteśmy już też na końcówce procedowania nad tym dokumentem i o takie środki również zamierzamy wystąpić niebawem. Jeżeli chodzi o... Także to nie jest tak, że my się nie staramy, nie szukamy tych środków. Wręcz przeciwnie. Wcześniej nie mogliśmy tego też zrobić z jednej ważnej przyczyny. Nie było zakończone postępowanie odszkodowawcze. Zaproponowana kwota na remont tego
budynku nie odpowiadała naszym oczekiwaniom i zwróciliśmy się do ubezpieczyciela o weryfikację tej kwoty. Dlatego też nie mogliśmy wcześniej dalej procedować nad stosownymi wnioskami. Jeżeli chodzi o koszty realizacji projektu zagospodarowania stawów, to chciałbym Państwu przypomnieć, że całkowity koszt realizacji tego zadania to kwota 458 325 złotych 64 groszy. Znakomita większość środków na realizację tego zadania, bo 80% to była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą gmina pozyskała. Czyli napisaliśmy wniosek, zaproponowaliśmy zagospodarowanie tej przestrzeni, tak? Ten wniosek został zaakceptowany i dlatego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 365 tysięcy złotych, czyli 80% z tej kwoty. Resztę 20% to były środki własne gminy. W tej aplikacji zaplanowaliśmy całą tą przestrzeń zgodnie z tym, jak ona wygląda. Ja chciałbym podkreślić, że tak naprawdę to, jak Pan mówi, że ta trawa 50 tysięcy kosztowała, to my Panu, to tak naprawdę to z własnych środków sfinansowaliśmy zakup trawy, a resztę dostaliśmy za darmo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Niemniej jednak chciałbym jeszcze przekazać Państwu, przypomnieć Państwu historię tego postępowania. Ja bym prosił, żeby nie przeszkadzać. Ja bym przedstawić historię tego postępowania. Złożyliśmy wniosek. Rozpatrzenie tego wniosku było dość późne, bo rozpatrzony ten wniosek był bodajże w okolicach września, co determinowało dalsze działania. Ogłosiliśmy przetarg. W pierwszym terminie przetargu nie rozstrzygnęliśmy ze względu na wątpliwości co do jednego wykonawcy. Wykonawca ten dał właśnie niższą kwotę i to była właśnie ta kwota 458 325 zł. Kolejną ofertą na wykonanie tego zadania była oferta z firmy Garden Design za kwotę 637 332 zł. 637 322 zł. Kontroferta, czyli druga oferta. W związku z tym, że czas nas nagił, a chcieliśmy pozyskać te środki i wykonać to zadanie, przypominam, to jest rozstrzygnięcie przetargu, to jest okolice października, tak? Czyli mamy w zasadzie 2 miesiące na to, żeby zagospodarować tą przestrzeń. Postanowiłem, że to zadanie przekażę do wykonania naszej spółce komunalnej SIM za kwotę najniższą przetargu 458 325 zł. I spółka SIM znakomicie sobie z tym zadaniem poradziła i wykonała to zadanie. Dalej w tym roku również napisała wniosek o dalsze programowanie tej przestrzeni, czyli o ścieżki nad tymi stawami. Niestety Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie przyznał nam w tym roku dotacji na to zadanie, dlatego nie możemy kolejnego etapu tak jakby budowania tego parku zrobić i realizować. Także Szanowni Państwo, no, jako gmina pozyskaliśmy znaczne środki, żeby tą przestrzeń zrobić. Jeżeli się pozyskuje 80% środków zewnętrznych, raczej grzechem jest, żeby ich nie wykorzystywać. Tym bardziej, że słyszę od mieszkańców, że są bardzo zadowoleni z tej przestrzeni, szczególnie wędkarze. Jak się okazało w tym roku, ten staw również, który jest elementem systemu melioracyjnego, w zasadzie połączenie tych stawów, bardzo dobrze
zadziałało jako zbiornik taki retencyjny, wyrównawczy, czyli mogło zgromadzić więcej wody z pól. Być może by się okazało, że gdyby pozostało to w starej konfiguracji, moglibyśmy mieć większy problem z podtopieniami, czy tam wodą w piwnicach w Drobinie. Także uważam, że ten projekt jest bardzo sensowny, dobry dla mieszkańców estetycznie. Mieszkańcy mają przestrzeń, gdzie może mogą odpocząć, gdzie mogą wędkarze swoje hobby realizować. Myślę, że Państwo widzicie rzesze tych osób siedzących na nabrzeżu, tak? Natomiast co do jednostkowych kosztów, nie jestem w tej stanie powiedzieć, czy trawa to było 50 tysięcy, czy 10 tysięcy. W każdym razie nie chciałbym również, żebyście Państwo mieli przeświadczenie, że to jest trawa taka, jak się sieje na łąkę. Jak rolnik sieje na łąkę. To jest jeszcze inna kwestia, bo tam była zaprogramowana łąka kwietna, czyli mieszanka. Raz traw, druga innych roślin, która ma ubogacać. I wszystko jeszcze się na to nakłada natura, tak? Czy w tych warunkach dobrze, że mieliśmy fajną zimę, że ona była lekka, mimo tych warunków, które już nie były tak naprawdę optymalne do zakładania, realizowania tego projektu. 90 ponad procent roślin nam się przyjęło, tak? Wszystko się za ziemię zmieniło. Jest ładnie, a będzie jeszcze ładniej. Jeżeli chodzi o zawieszenie postępowania, jeżeli chodzi o wydanie decyzji na kurki, zaraz wrócę, przeskoczyłem faktycznie, zaraz wrócę. Chciałbym powiedzieć tak, że taki wniosek wpłynął, lecz na etapie rozpatrywania decyzji środowiskowej on nie mógł mieć zastosowania, nie można tego postępowania zawiesić, szczególnie, że było one uzasadnione pracami nad dokumentem planistycznym, czyli całkowicie nad inną procedurą, inną rzeczą, nad dokumentem, który tak naprawdę jest teraz w konsultacjach, tak? Nie jest to dokument zatwierdzony, czyli nie stanowi on jeszcze prawa miejscowego. Ja podjąłem taką decyzję. Pierwsza moja decyzja była decyzją odmowną. Przychyliłem się tutaj do sugestii mieszkańców w tej sprawie, tak? Lecz od samego początku wątpiłem, czy organa odwoławcze będą mogły tą naszą decyzję zachować. Z tego względu, że sporządzanie decyzji środowiskowej jest poprzedzone innymi procedurami. Uzyskaniem choćby opinii sanepidu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I obydwie te opinie były pozytywne. Pozytywne. Dlatego już za drugim razem ja się tutaj po prostu po odwołaniu raczej nie widziałem postaw, żeby dyskutować. Niemniej jednak strony postępowania w terminie zawartym w decyzji, decyzja jest wydana, mogą wnieść odwołanie, skargę, tak, na tą decyzję i w ten sposób można ewentualnie. My generalnie planujemy, żeby ten problem, który na razie jest wirtualnym, ale możliwym, rozwiązać w inny sposób i te zagadnienia wprowadziliśmy do dokumentu planistycznego. Dlatego jest ważne, żebyśmy te nasze uwagi składali. Zaproponowaliśmy tam po prostu inne rozwiązanie, bo wiemy i mamy świadomość, że decyzją środowiskową tak naprawdę na przykładach innych gmin, no nie jesteśmy do końca w stanie zablokować w sposób bezpieczny, chociażby dla finansów gminy, takich tematów. Także musimy inaczej to projektować, inaczej programować. Chciałbym też dodać, że to nie jest tylko kwestia
kurnika. To jest kwestia wszystkich obiektów inwentarskich w naszych gospodarstwach i uregulowania produkcji zwierzęcej. I to jest naprawdę duży dylemat, jak tą przestrzeń dobrze i mądrze pogodzić. Dlatego liczę na dobrą rozmowę z mieszkańcami, którzy nam wskażą kierunki, w jaki sposób to uregulować, żeby to było i wilk syty, i owca cała. Do końca tych interesów wiem, że nie da się pogodzić. Mieliśmy podobne problemy przy konstruowaniu farm wiatrowych, tak? To są podobnego typu przestrzeni. Być może są gdzieś miejsca, gdzie farmy wiatrowe mogłyby mieć miejsce, ale trzeba to dobrze i mądrze ustalić. Nie wszędzie się po prostu da to zrobić, tak? Idziemy w tym kierunku, żeby ten proces uregulować. Jeżeli chodzi o pismo pszczelarze, to dowiedziałem się od dyrektora Banaszczaka, że oni właśnie podjęli w szkole inicjatywę zasiedlenia pszczołami. Właśnie prowadzą taki również projekcik dla owadów pożytecznych skrzynki, tak na marginesie dodaję. Jeżeli chodzi o to pismo, to sprawdzę po prostu, jaka była historia tego dokumentu, ale to jeżeli jest złożone na skrzynce podawczej, to nie znaczy, że nie jest udostępnione. To nie jest udostępnione, to raz. A druga kwestia w tej sprawie. W międzyczasie jeszcze zainteresowany do burmistrza i do rady sprawdzałem na biurze podawczym Rady Miejskiej. Nie ma takiego pisma, bo tam pan radny mówi o szufladach. Te wszystkie szuflady są otwarte dla każdego. Każdy może wejść tam i pootwierać. Tam żadnych trupów nie ma. Się nie przerazi. Zamrażarki tam też nie ma. Ciekaw jestem, o co chodzi. Teraz prośba ewentualnie, jak ma pan kontakt z tą osobą, która to pismo wysłała, żeby jeszcze raz... Jest data, jednej rzeczy tylko nie ma zwrotki, tak? Czyli pieczęci przyjęcia, ale to jest kontraktuje z panem. Sprawdzimy po prostu, jaki był los z tego pisma. Nie wiedziałem, że naszych mieszkańców tak bardzo pszczoły interesują i rozwój pszczelarstwa, tak na pewno, jeżeli stał się jakiś błąd, to na pewno go szybko naprawimy. Bo tutaj jeszcze chciałbym dodać, że ja też nie dopuszczam takich sytuacji, ale mówię, sprawdzałem cały 2016 rok w biurze rady i tam nie mamy żadnej informacji o wpływie tego pisma. Także i o dalszych krokach, czyli to co ustalimy, to ja też Państwu przekażę, gdzie ewentualnie na czym tutaj sprawa stoi. Także sprawdzimy i to na pewno informacja do opinii publicznej też dotrze, o co chodzi i gdzie, co się stało, że to nie trafiło dalej. Jeżeli chodzi o straż, nowe drzwi, również bardzo się cieszę, że strażacy nie czekają tylko i wyłącznie na to, co gmina da, tylko biorą sprawy w swoje ręce, próbują pozyskać środki na różne rzeczy. Jak Państwo zauważyliście, jako gmina udało nam się bardzo poprawić stan wizualny naszej strażnicy w Drobinie. Mówię o obiekcie garażu. To jest to, co w zasadzie gmina w tej kwestii jako gmina realizowała. Cieszę się, że przy realizacji tego przedsięwzięcia również strażacy aktywnie włączyli się w pomalowanie, wytynkowanie tego garażu. Pozyskali faktycznie środki na jedne drzwi garażowe, na drugie też. I pan prezes Jan Zielek podczas dożynek wszystkim podziękował. Czyli spełniło się to, co powinno być naturalnym i normalnym. To prezes OSP, który jest dysponentem garażu, dziękuję za wsparcie i liczy na dalsze, co w swoich słowach powiedział, także dlatego mi nawet nie wypadało już panu prezesie
tego tematu podejmować. A widzę, że pana Krzysztofa dziękujemy, że pan wsparł strażaków. Duma roznosi troszeczkę. No i dalej trzeba po prostu takie cenne inicjatywy premiować. My robimy to, co możemy. Nie miałem pojęcia, że na dożynkach usłyszałem, że po prostu, że pan tam wsparł, działał. Za co dziękuję również panu, że pan swoje środki finansowe przekazał na ten szczytny cel. Jeżeli mogę tylko dodać, ode mnie strażacy też cały czas mają pomoc. Chyba to już tak na marginesie. Dobrze, została nam kwestia odpowiedzi na interpelację pana Kasprzaka. Przekazuję głos panu prezesowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jak do mnie mówiłam, było pytanie o przepływ środków pieniężnych między spółką a gminą w okresie od początku istnienia do połowy 2017 roku. Przypomnę. Chodziło o mojej interpelacji, którą złożyłem na początku czerwca. No tak, czyli o. Było, za okres przeszły do tego momentu, czyli mówiłem o maju. Włącznie z majem. Dobrze, to przedstawiam to, co mam przygotowane. Bardzo bym prosił, żebym dostał, tak jak pan burmistrz to zadeklarował, wówczas na sesji, również w formie pisemnej. Wtedy będzie to ładnie pokazane, dokładny ten okres. Później z panią skarbnik jeszcze rozmawiałem, że w celu ułatwienia, jako że sprawozdawczość z reguły jest w okresach półrocznych, żeby to było za pierwsze półrocze. Jasne. I bardzo bym prosił również formę pisemną tej informacji. Ja tylko nadmienię, że wszystkie te informacje znajdują się na WIP-ie, ponieważ burmistrz daje zarządzenie, którym powierza dane zadanie spółce, ale mimo wszystko przedstawię tutaj Państwu, jak to wyglądało. Jeśli chodzi o 16 rok, spółka otrzymała zlecenie zadania administrowania mieniem komunalnym, za co otrzymała w listopadzie, 7 listopada 10 487 zł, 8 grudnia 24 901 zł i 29 grudnia 24 648 zł. Również dostała zlecenie na obsługę informatyczną, co miało miejsce w 9 listopada w kwocie 1845 zł, w 12 grudnia 4400, 29 grudnia również 4400, tak jak było zrobione zarządzenie, oraz gmina pozyskała dodatkowe środki z PZU na monitoring w wysokości 10 423 zł. Co zleciła do spółki w związku z tym, że administruje, że tak powiem, informatyzację urzędu i spółka również ten monitoring wykonała. Dodatkowo, tak jak burmistrz wspominał, w 16 roku spółka wykonała stawy, za co otrzymała w trzech płatnościach, 16 listopada, 5 grudnia zapłatę 458 325 zł za stawy. I tak zakończył się 2016 rok. Natomiast w 2017 spółka dostała w powierzeniu również administrowanie targowiska, co ma odzwierciedlenie w wpłatach 3 lutego 2599 zł, 8 marca 2910 zł, 7 kwietnia 8327 zł, 5 maja 5804 zł i 5 czerwca 6339 zł. Analogicznie za mieszkania, zgodnie z zarządzeniem, które było również w 16 roku, 3 lutego 24 648 zł, jak również polisy ubezpieczeniowe na 6555 zł, 5610 zł, 945 zł
i zarządzanie zasobem 24648. Kwota zasobu spadła w 2017 roku, ponieważ zostały sprzedane mieszkania komunalne, a kwota za administrowanie wyliczana jest z powierzchni. Dalsze płatności, jeśli chodzi o mieszkaniówkę, to 3 marca 24 445 zł. Woda, ścieki 9 marca 1263 zł. 29 marca 24 445 zł. 5 maja 24 445 zł. I za opróżnienie szamp, woda, ścieki analogicznie 352 153 352 153 352 1622. To są stałe opłaty, jakie są ponoszone. I 5 czerwca 2422 zł. Dodatkowo była taka pozycja jak uszkodzony zasilacz przy monitoringu w urzędzie, jest to kwota 40 zł. Również stałe opłaty, jeśli chodzi o informatyka w urzędzie, 3 luty 4400, 6 marca 4400, 29 marca 4400, 5 maja 4400. I również 3 lutego była naprawa zasilacza UPS z urzędu, który zasila serwery, na 1250 zł. I ostatnią kwotą to jest 6 czerwca 4400, również za usługę informatyczną. I kwota 20 tysięcy na rewitalizację, która będzie za chwilę w porządku sesji. Dodatkowo na sesji czerwcowej pan radny poruszał temat mieszkaniówki, tak? Że 300 tysięcy, że taka droga administrowanie, jak to wszystko wygląda, tak? Ja tylko nadmienię, że bardzo bym się cieszył, jeżeli jakiś zarządca chciałby zarządzać tym mieniem za tą przysłowiową złoty 29 zł za metr, tak? A nie za 5,60 zł, bo tak naprawdę spółka ponosi koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, za co w 2016 roku zapłaciliśmy 35 632 zł, za dostarczanie wodów i odprowadzenie ścieków, gdzie zapłaciliśmy 26 114 zł, za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków z nieczystości we wspólnotach, gdzie zapłaciliśmy 30 366 zł. Za zarząd w budynkach wspólnot mieszkaniowych, za których również odprowadzamy, jest to kwota 19 087 zł. Musimy również jako wspólnota odprowadzać fundusz remontowy, który wynosi nas 23 804 zł. Były poniesione wydatki na remont, tak jak wspominałem, w 2016 roku była to kwota 51 444 zł. Coś takiego jak pogotowie kanalizacyjne, które miesięcznie płacimy 615 zł, co buduje nam koszty w wysokości 7380 zł. Przeglądy kominiarskie, czyszczenie, elektryka i tak dalej, i tak dalej. Bez, że tak powiem, obsługi administracyjnej, same koszty, które są ponoszone, to jest przeszło 200 tysięcy, tak? A gmina? Ale przecież mieszkańcy płacą i kanalizację, i nieczystości. Płacą do urzędu. Mimo to płacą do urzędu, ale czy płacą tak samo jak czynsze? To wiemy, jak płacą, tak? A nas nikt nie pyta tak naprawdę, czy mieszkaniec zapłacił, czy nie. My musimy to opłacić, tak? A później egzekwować od mieszkańca. Tak więc, jeśli chodzi o koszty administracji, to we wspólnotach, tak jak pan radny dostał już wcześniej odpowiedź, jest różnie, złotówka, złoty 19, złoty 29, tak? U nas przeliczając po najniższej, jeśli chodzi o osobę, która się wszystkim zajmuje, od A do Z, choć nie powinienem w całości brać tej osoby, tak, do administrowania, ale przypuśćmy, to jest to kwota 84 groszy. Tak? I tak naprawdę
to, że gmina ponosi 300 tysięcy i w tym jest 5,67 zł za administrowanie, no to nie można tak do końca tego powiedzieć, bo ja naprawdę chętnie bym oddał, żeby ktoś za złotówkę odprowadzał wszystkie te opłaty, które my musimy, że tak powiem, odprowadzać. I jeśli chodzi o tą kwotę, to naprawdę na dzień dzisiejszy, jeżeli gmina przekazuje 300, a same opłaty stałe, które i tak się zwiększyły, bo fundusze remontowe też podnoszą, doliczając wynagrodzenie pracownika, to praktycznie wchodzimy jeden do jednego. Tylko w założeniu burmistrza jest napisane, że kwoty na fundusz remontowy będą przekazywane oddzielnie na podstawie wystawionej przez was noty. Nie pamiętam, już nie mam w tej chwili przed sobą tego zarządzenia, ale chętnie jeszcze do niego sięgnę i wtedy doprecyzuję. Ale jeszcze mam pytanie, skoro pan mówi, że pamiętał, to może pan będzie pamiętał, ile kosztowała ta trawa nad tymi stawami i jak był koszt za jeden kosz, bo też ludzie mówią o tysiącach. Dlatego chciałbym to zweryfikować. Generalnie dlatego nie udało mi się wszystkiego podsumować, co pan tutaj wyliczał, ale tylko za te 3 miesiące 2016 roku wyszło mi ponad 500 000, 560 tysięcy tego, co otrzymaliście. Pytanie jest... Tak, to może być duża kwota tylko dlatego, że same stawy, tak, w 16 roku to było 450 tysięcy. Dlatego tutaj mówię, no to jest kwestia nie tych odpłatności. Odpłatności są stałe, tak? Tak jak pan radny zauważył. Jest to kwota za administrowanie w granicach 24 tysięcy, opłata za informatyka 4400 i opłaty, które są zmienne, jeśli chodzi o targowisko, tak? I tak naprawdę inne zlecenia, jeżeli teraz powstają, tak? Są tak naprawdę, wszystko jest na stronie na PIP-ie, tak? Więc tu nie ma żadnych... Mam pytanie, czy wykonujecie jakieś zlecenia poza gminą? Jako spółka SIM? Spółka SIM nie wykonuje zadań poza gminą, więc została stworzona do obsługi mieszkańców, zadań, które gmina ma realizować i systematycznie to, co nam przyświecało przy otworzeniu tej spółki, jest realizowane. Tak? Tutaj, jak spojrzycie państwo w liczbach bezwzględnych w budżet, to zobaczycie, że tak naprawdę zmniejszyliśmy koszta obsługi zasobu mieszkaniowego przekazując to zadanie do spółki SIM, niż to miało rok do roku miejsce. Niedużo, bo niedużo, tam chyba jest bodajże różnica 10 tysięcy złotych, ale mniej zamierzamy w ten sposób wydać. Mimo wszystko realizujemy zadania remontowe, te, które są nakładane na nas. Wszelkie przeglądy, jest to tak samo, jak działa gmina. Szukanie drugiego dna, w tym wszystkim manipulowanie cyframi jest bardzo, bardzo niefajne, dlatego ta forma odpowiedzi pana prezesa, myślę, że wszystko pokazuje, wszystko wyjaśnia, że w inny sposób również szukamy rozwiązań, w jaki sposób po prostu tutaj wydatki gminy realizować. Spółka będzie działała tylko i wyłącznie na terenie gminy, tak? Bo mamy kolejne tak jakby zamierzenia co do tej spółki. Na ukończeniu pana prezesa wiem, że są...